będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak ci na imię? Maria Florentyna. Maria Florentyna, czego żądasz od Kościoła Bożego? Wiara. Co daje ci wiara? Życie wieczne. Jeżeli przeto chcesz osiągnąć życie wieczne, zachowaj przykazania. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. Odstąp od niej duchu nieczysty i ustąp przed Duchem Świętym Pocieszycielem. Weźmij znak krzyża na czole i na sercu. Przyjmij wiarę w naukę z nieba i tak postępuj w życiu, abyś mogła odtąd być świątynią Bożą. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wysłuchaj łaskawie modły nasze i nieustanną swą mocą ochraniaj tę wybraną swoją Marię Florentynę, naznaczoną Krzyżem Pańskim, aby wiernie zachowując zaczątki uczestnictwa w wielkiej chwale Twojej przez wypełnienie Twoich przykazań zasłużyła na chwałę odrodzenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wszechmogący wieczny Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, wejrzyj łaskawie na tę służebnicę swoją, Marię Florentynę, którą raczyłeś powołać do zaczątku wiary. Oddal od niej wszelką ślepotę serca, zerwij wszystkie więzy szatańskie, którymi była skrępowana. Otwórz jej, Panie, bramę ojcowskiej dobroci swojej, aby znakiem Twojej mądrości naznaczona uniknęła skażenia wszelką pożądliwością, a pociągnięta wdziękiem Twych przykazań, z radością Ci służyła w Kościele Twoim i z każdym dniem postępowała w dobrym. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maria Florentina, Arcipe Sal Sapientia. Propitiatio sit tibi, vitam eternam, pax te, módlmy się. Boże, Ojcu naszych, Boże, źródło wszelkiej prawdy, błagamy Cię pokornie, abyś miłościwie raczył wejrzeć na tę służebnicę Twoją, Marię Florentynę, która po raz pierwszy kosztuje poświęconej soli. Nie daj jej dłużej łaknąć, lecz nasyć ją obficie pokarmem z nieba, aby zawsze pawała gorliwością, cieszyła się nadzieją i Tobie wytrwale służyła. Prosimy Cię, Panie, doprowadź ją do obmycia w zdroju odrodzenia, aby z wiernymi Twoimi zasłużyła na osiągnięcie obiecanej przez Ciebie nagrody wiecznej. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz wyklinam złego ducha. Exorcizo te immunda spiritus, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, ut exeas et recedas ab hac famula Dei Maria Florentina, ipse enim tibi imperat maledicte damnate, qui peribus super mare ambulavi, et Petro Margenti dexteram correxi. Ergo maledicte diabole, recognosce sentientiam tuam, et da honorem Deo vivo et vero, da honorem Jesu Christo Filio Eius, et Spiritui Sancto, et recede ab hac famula Dei Maria Florentina, quia istam sibi Deus et Dominus Noster Jesus Christus, ad suam sanctam gratiam et benedictionem contempe baptismatis vocare dignatus est. A tego znaku Krzyża Świętego, który kreślimy na jej czole, Ty, Duchu potępiony, nie waż się nigdy zbezcześcić przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się. Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, Twórco Światłości Prawdy,
błagam o wieczną i sprawiedliwą dobroć Twoją, za Twoją służebnicą Marią Florentyną. Racz ją oświecić światłością wiedzy swojej. Oczyść ją i uświęć, daj jej wiedzę prawdziwą, aby stawszy się godną łaski chrztu Twojego, żywiła w sobie nadzieję niewzruszoną, sąd prawy, naukę świętą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Mario Florentyno, wejdź do Kościoła Bożego, abyś miała udział z Chrystusem w życiu wiecznym. Amen. Mówcie głośno wyznanie wiary. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w imię Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczał pod Pontem Piłatem, ukrzyżował, umarł i pochrzcił, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechu odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Mówcie modlitwę Pańską. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Powtórnie wyklinam złego ducha. Exorcizo te omni spiritus immunde, in nomine Dei Patris omnipotentis, ed in nomine Jesu Christi Filii Eius, Domini et Judicis Nostri, et in virtute Spiritus Sancti, ut discedas ad hoc plasmate Dei Maria Florentina, fot Dominus Nostra Templum Sanctum Sum vocare dignatus est, ut fiat Templum Dei Vivi et Spiritus Sanctus habibet in eo. Pereundem Christum Dominum Nostrum, qui venturus est judicare vivos et mortuos, et saeculum per ignem. Amen. Efeta, to znaczy otwórz się, abyś mogła odczuć woń Bożej słodyczy. Ty zaś uchodź szatanie, zbliża się bowiem sąd Boży. Mario Florentyno, czy odrzekasz się ducha złego? Odrzekam. Czy odrzekasz się wszystkich spraw Jego? Odrzekam. Czy odrzekasz się wszelkiej pychy Jego? Odrzekam. Namaszczę Cię olejem zbawienia. Ego te linio oleo salutis in Christo Jesu Domino nostro ut habeas vitam eternam. Amen. Mario Florentyno, czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego narodzonego i umęczonego? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechu odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny? Wierzę. Mario Florentyno, czy chcesz być ochrzczona? Chcę. Maria Florentina, ego te baptizo, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen.
to Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który Cię odrodził z wody i z Ducha Świętego oraz udzielił Ci odpuszczenia wszystkich grzechów, niechaj Cię namaści krzyżem zbawienia w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Deus omnipotens Pater Domino Jezu Christi, Quite regeneravit ex aqua et Spiritu Sancto, Ipse dedit tibi remissionem omnium peccatorum, Ipse te lineat chrismate salutis, In eodem Christo Jesu Domino nostro in vitam aeternam. Amen. Populis togum, misculpe Domino. Weźmij szatę białą. I donieś ją nieskalaną przed Trybunał Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyś miała życie wieczne. Amen. Weźmij świecę płonącą i nienagannie strzeż chrztu swojego, zachowuj przekazania Boże, abyś, gdy Pan przybędzie na Gody, mogła wejść na Jego spotkanie ze wszystkimi świętymi w przybytku niebieskim i żyła na wieki wieków. Mario Florentino, idź w pokoju, a Pan niech będzie z Tobą.